Cześć, witam na kanale, z tej strony VoiceTeam, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. Moi drodzy, w ostatnim odcinku zajmowaliśmy się tutaj tym rejonem Zatorami, czyli naszym Zatorzem. Może ja sobie nawet nazwę tą dzielnicę, niech to będzie Zatorze. Proszę bardzo, niech to będzie taka nazwa, tylko właśnie, żeby to Zatorze nie było tam nie wiadomo dokąd, pijaję sobie obecne gdzieś tak mniej więcej dotąd, ok, i dalej już tego Zatorza nie będzie. Tutaj możemy sobie jeszcze jakoś tam ładnie wyrównać i niech to wygląda tak. Z tej strony też już nie będzie Zatorza, to będzie tylko taka właśnie niewielka dzielnica w tej okolicy. I tutaj, nie wiem, czy jakieś przepisy jeszcze będziemy wypisywać. Może na przykład, nie wiem. W sumie może nie będziemy tu nic wpisywać, co za różnica. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się w tej okolicy jakimś kampusem. I budowaliśmy już kampus uniwersytetu. Budowaliśmy już kampus tutaj, Politechniki, ale nie budowaliśmy jeszcze kampusu szkoły humanistycznej. No właśnie. I dzisiaj taki kampus sobie zbudujemy. I teraz zaczniemy sobie od wytyczenia obszaru kampusu. Więc ten obszar kampusu na razie będzie jakoś stąd. I gdzieś tutaj na razie będzie sobie sięgał. Nie wiem jeszcze jak dokładnie, ponieważ najpierw musimy wyprowadzić jakoś te drogi. A żeby wyprowadzić jakoś te drogi, no to trzeba coś tutaj pomyśleć. To jest taka dwupasmówka, czyli to jest coś takiego. No i teraz, żeby nie przechodzić tą drogą na drugą stronę, chociaż można by w sumie, może lepiej przejdźmy z tą drogą na drugą stronę, czyli zróbmy inaczej. Wejdźmy sobie teraz z nią na jakiś tutaj wiadukcik. Na takie skromne 12 metrów, ale już na zakręcie, tak najlepiej od razu podejdźmy pod to. No i teraz oczywiście to trzeba by było jakoś wyrównać, wiadomo. Więc wyrównamy to jakoś stąd dotąd, to sobie podniesiemy oczywiście. No i teraz trzeba to jeszcze wszystko tutaj pięknie zrobić jako most. Raz, dwa, to chyba tak, tak, dobra. Więc takim czymś wchodzimy, no i teraz musimy sobie zjechać. Możemy jakoś tak i teraz musimy sobie zjechać jeszcze na sam dół, oby mi się to rondo nie rozwaliło. Może ja chociaż nie chcę jego powstrzymywać, bo to będzie za dużo. Dobra, ono się nie rozwaliło, ok. Tu będzie mało miejsca, aczkolwiek może się coś jeszcze uda wykombinować, żeby troszkę tutaj, wiecie, jakoś to sensownie zrobić. Więc weźmy stąd ten kąt nachylenia, weźmy go tutaj i mamy 8%. Całkiem dużo. No ale dobra, niech będzie, 8% to może być. Tutaj, aha, tu jest już nachylenie dane, a tutaj też jest już nachylenie, tak? No trochę dziwnie to wygląda, tak trochę jakby było to pofalowane za bardzo. Aczkolwiek mi się wydaje, że to może być wina tego, że po prostu tutaj mamy właśnie 8% i to nie powinno tak być. Czy my możemy ten punkt usunąć jakoś? Możemy. Tą drogę możemy potem ewentualnie lekko wygiąć, tak czy siak. I teraz stąd i jedziemy jeszcze raz tutaj. Czy tego by się nie dało jakoś bardziej wyrównać? To cały czas wygląda jak takie trochę nieszczęście. Tu nie jest 8%, a może jest? Wiecie co, może ja to zrobię tym trybem. Tu też był taki kiedyś chyba tryb. Raz, bez tego. Raz, dwa, trzy i to było chyba wyrównanie pochyłe. No właśnie, może coś takiego trochę pomoże. Chyba teraz wygląda to trochę lepiej. Tak mi się wydaje, że teraz wygląda to lepiej. Z tą kolejką to nie wiem, gdzie my przejdziemy. No najpewniej tutaj, no to nie będzie jakiś problem. Czemu ja mam włączone... Czemu ja mam tu znowu włączone te no... Masakra, poczekajcie. Czy ja to mogę teraz jakoś wyłączyć? Rozgrywka. Nie, chyba nie, to muszę wyłączyć tam. No dobra, nieważne. Chociaż tak, muszę to tam chyba wyłączyć. Więc trudno. Dobra, przejdźmy sobie teraz z tym. I co, pójdziemy jakoś tak na lewo tutaj? Tak po prostu? No tak po prostu chyba, nie? No co ja będę tu wielce kombinować? Nie ma sensu. Dobra, więc niech to sobie tak będzie, czyli tą główną drogę mamy. No ale oczywiście to nie będzie jedyna rzecz, ponieważ jakoś by trzeba było tutaj te wszystkie drogi ze sobą teraz połączyć. Mamy taką drogę z szerokim chodnikiem, to chyba będzie coś takiego z tego gatunku, nie? To chyba będzie taka droga. Ale na ziemi, gdzie ty mi chcesz iść na jakiś wiadukt? Proszę na ziemi iść. Takie coś i teraz pod takim kątem byśmy jakoś się podpięli, czy może coś takiego bardziej. 135 stopni najlepiej. Może jakoś stąd, 45 by się złapało jakoś. Tak, złapałoby się i coś takiego by ładnie nawet całkiem wyglądało. No bo ważne jest, żeby jeszcze ta droga tutaj potem doszła i to jest chyba taka droga.
i ona mogłaby się tu połączyć jakoś pod kątem bardziej prostym, czyli na przykład coś takiego. No okej, może być, aczkolwiek może jeszcze na przykład jakaś taka droga tutaj. No dobra, całkiem ciekawie to wygląda. Tylko może z racji tego, że my tu mamy takie coś, to może na przykład jakieś takie ciekawsze drogi byśmy zastosowali. O, coś na przykład takiego byśmy tu zrobili, to w drugą stronę i na przykład jeszcze to byśmy przebudowali. O, myślę, że fajnie by to właśnie wyglądało. Takie coś nietypowego, żeby tu też było, żeby nie było wszystko takie standardowe. No dobra, i teraz my mamy tutaj do wstawienia taki budynek administracji szkoły humanistycznej. Gdzie to się nam zmieści? No tutaj raczej nie, więc to wstawimy gdzieś tam. A czy jest jakiś taki mały budynek, który tutaj mógłby się zmieścić? Fontanna, a jak nie ma... Aha! Czyli trzeba zacząć od tego. Dobra, to musimy od tego zacząć, czyli musimy sobie jeszcze... Najpierw tą drogę chyba wydłużyć pod tym, ale raczej się powinno udać przejechać. Najwyżej wstawimy jakieś ograniczenia, wiecie, zakaz ciężarówek czy coś takiego, ale będzie się dało tędy przejechać jakoś. No bo to by musiało iść tak... No, trochę nisko tutaj jest. Ale czy tędy nie przejadą ciężarówki? Pokażcie mi to z tej perspektywy. No przejadą chyba, co? No bez przesady, mi się wydaje, że przejadą. Na jakiej to jest wysokości? Nawet nie wiem. Dobra, mi się wydaje, że przejadą. Czy nam tu jakoś bardzo wystaje jakaś latarnia? Nie wiem. Czy my tu mamy w ogóle jakąś latarnię? Mamy. Ona się tam w to wbija, a tu wystaje nam na tą drogę? Nie. No to dobrze. Będziemy najwyżej obserwować, najwyżej troszkę tą drogę można by ewentualnie parę tych obniżyć. Tylko trzeba by było tu punkt dodać. Czasami się tak, sorry, ale czasami się zatnę. I tutaj musimy sobie to delikatnie obniżyć, a tak naprawdę delikatnie, żeby też nie za bardzo. Tak po prostu, trochę to obniżymy. Teraz można by było to jeszcze jakoś może wyrównać. No ile to będzie metrów? To nie będzie dużo, to będzie 2,5% i potem stąd, żeby też nie wchodzić tak głupio, to może zróbmy to stąd. Jakoś dotąd wyrównajmy i wtedy to będzie 2,7%. No i subcie. Subcio to działa, dobra. I teraz jeszcze pojedziemy sobie dalej. Z taką drogą, aczkolwiek nie wiem, co tam jeszcze dalej będzie, no bo wiadomo, trzeba zrobić połączenie tej autostrady, więc też nie można za bardzo wybiegać tam. No ale okej. I teraz na tym obszarze ja bym wstawił ten budynek główny w końcu. To będzie jakoś tutaj, przy tej autostradzie. W sensie przy tej autostradzie, przy tym moście z kolejką, to będzie właśnie, myślę, dobre miejsce na to, żeby to zrobić. No i tam się to jakoś nazwało. No dobra. I teraz tą fontannę można by spróbować jakoś tam umieszczać gdzieś. Nie otwartą salę, tylko właśnie taką fontannę. Czy my ją stawiamy tak na rogu, czy może bardziej jakoś tu w centrum, ewentualnie coś bardziej tutaj? Tu to się może to ciężko zmieścić, żeby to się zmieściło, bo tu może być naprawdę ciężko. Aczkolwiek może spróbujemy. No dobra, teoretycznie jakbyśmy to delikatnie tutaj podsunęli. Nawet możemy... Aha, tylko że to wychodzi na to, co tak nie może być. Chyba, że może, chyba, że podsuniemy to na maksa. No i co, wtedy byłoby tak przejście? No w sumie mogłoby tak być, czemu nie? By była taka zmieniona nawierzchnia, wtedy te drzewka by tutaj tak wyglądały. No trochę te jeszcze wyglądają lipnie cały czas. A jakby to jeszcze bardziej, chociaż już jest bardzo też w tę stronę przesunięta, jakby jeszcze bardziej w te i w te, no dalej to wygląda lipnie. Nie, to tutaj nie wygląda pięknie, a spróbujmy jeszcze to przymierzyć tutaj, czy tu jest jeszcze to bardziej ciasno? Nie, tu jest jeszcze bardziej ciasno, a w tym... No, czyli to nawet nie ma co marzyć, że to się gdziekolwiek zmieści, więc ja to sobie po prostu na razie wyburzam i tyle, nie będę się tym bawić. I przejdziemy sobie teraz, nie tutaj, tylko do postawienia jakiegoś sensownego budynku. Może to niech sobie stoi po prostu jakoś tutaj, niech to wygląda tak, niech to stoi przy tym skrzyżowaniu, myślę, że całkiem fajnie. Okej, potem mamy kolejne takie rzeczy, to byłyby jakieś akademiki. Mnie interesują teraz akademiki, no właśnie, bo te akademiki fajnie byłoby ustawić jakoś tak obok siebie. Więc może ja sobie wezmę taką drogę, przejdę z nią gdzieś tam dalej i wezmę sobie jeszcze taką drogę i przejdę z nią jakoś tutaj, aczkolwiek może ja bym wziął tutaj taką jakąś mniejszą drogę, mamy coś takiego. Ja bym chciał coś dwukierunkowego, czy my coś takiego tutaj będziemy mieli w którymś z tych modów. To na przykład, to jest szerokie dosyć, nie no to wygląda źle. A jeszcze coś szerszego, to na przykład, no po co mi tu dwa pasy zasadniczo w sumie, nie? A nie mamy na przykład takiej bardziej drogi, wiecie. Nie mamy jakiejś ścieżki fajnej? Może ścieżką tu bardziej. Chociaż nie, to już chyba wolę tą drogę po prostu. I może w sumie taka droga niech będzie. Chociaż gdyby ona była taka szeroka, tylko że jednopasmowa byłoby dużo lepiej. Czy nie mamy czegoś takiego może?
bo tu mamy tyle tych dróg. O, może na przykład coś takiego szerokiego, ale na przykład z jakimś pasem wyłączonym. To jest wąskie strasznie, to nie. To tak nie może być. A tutaj czegoś takiego fajnego by nie było. To jest to samo, w sensie to jest tej samej szerokości. Chyba, że na przykład weźmiemy coś takiego. O nie, bo to jest droga taka, wiecie, bez sensu trochę. Chyba, że coś takiego na przykład, o. Chociaż to wygląda dziwnie, takie dwa pasy jakieś tutaj. No nie, weźmy może wtedy, skoro nie możemy niczego znaleźć. Chyba, że o, coś takiego na przykład. Chociaż wtedy tu są jakieś trolejbusy, więc może nie, a to... O, to byłoby fajne. O właśnie, taka droga byłaby super. Chyba, że nawet coś takiego może jeszcze. No nie, to wygląda dziwnie, więc weź zostawmy, zostańmy może przy tym. I teraz, to byśmy jakoś tu podpięli, niech będzie, że to jakoś tu podepniemy. I teraz postawimy tu trochę takich akademików. Tylko pytanie brzmi, w ten sposób? No w ten sposób musimy. Więc co, taki jeden obok, taki drugi. I co, tyle będzie ich? No chyba tyle niestety. No dobra, aczkolwiek z tymi dwoma też jest, już jest dosyć fajnie. Może jeszcze jakiś jeden by się tu zmieścił, gdyby nie to, że tam trochę będziemy wystawali. I tutaj też. A czy tego budynku nie dałoby się trochę przesunąć? Oczywiście, żeby się dało, więc go dosuniemy trochę bardziej w lewo. I wtedy na ten będzie spokojnie miejsce. Więc okej, to tak może stać. I jeszcze postawimy sobie taki drugi przy tej drodze, proszę bardzo. Czyli to będzie taka właśnie bardzo, bardzo leśna droga. Mi się ona strasznie, strasznie właśnie podoba. Fajnie to wygląda w tym miejscu, więc okej, coś takiego jak najbardziej może być. Ale to nie będzie koniec, ponieważ mamy jeszcze taką świetlicę szkoły humanistycznej. I to można by było ustawić jakoś. Najlepiej tak, żeby to szło do tej drogi. Czyli można by było tą drogę jeszcze gdzieś tam dalej poprowadzić potem. Na razie jeszcze nie wiadomo gdzie, aczkolwiek w przyszłości się pewnie okaże. I postawimy to sobie tak. O! Proszę bardzo, myślę, że to fajnie będzie wyglądało. A w tej okolicy zrobiłbym sobie jakiś parking później. Więc jakoś tak, tutaj jeszcze zobaczymy co będzie. Teraz jakiś autobus by się przydało tutaj wyprowadzić. Czy jakąś nową zupełnie linię prowadzimy? No myślę, że tak, bo to w sensie nie, to jest zupełnie nowa linia, aczkolwiek to by trzeba było zmienić mu trasę. Czyli może nie podjeżdżę jakoś tu, chociaż nie, no to jest akurat dobry pomysł, tylko tak, pojedziesz sobie dalej tędy wtedy, a wracając pojechałbyś tu. No i potem na tym placu byś raz stanął chociaż, tutaj i tutaj, a nie tak. Tu byśmy sobie stanęli, no i potem na razie tymczasowo byś dojechał sobie tutaj. Tu nie przejedziemy, nie? No to tutaj byś sobie na razie stanął i tyle. Więc miałbyś trochę dłuższą trasę, a zaraz ci jakąś pętlę wybudujemy. Ważne jest to, żebyś gdziekolwiek był w stanie dojechać. Bo to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Dobra, i teraz tak, gdzie my pójdziemy? Czy my idziemy. Aha, wody nie mamy, super, no to też ciekawe, bardzo ciekawe wręcz. Ale możemy przejść sobie z taką rurą po prostu prosto i to myślę powinno tu w miarę się objąć. No, powinno. Okej, część z was ma wodę, część z was widzę tej wody nie ma, te dwa nie mają. A czy my tu mamy jeszcze jakąś rurę? Mamy, więc możemy z taką samą dokładnie przejść dalej i to powinno lepiej trochę teraz działać. Może na takim osiedlu, może jeszcze taki dział utrzymania zieleni albo taki klub teatralny na przykład. Może niech będzie klub teatralny. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby właśnie w tym miejscu ustawić taki klub teatralny. Sala gimnastyczna obok świetlicy. Okej, myślę, że to właśnie może być taki kącik i taki zaplecze bardziej. I co? Stołówka? No stołówka myślę gdzieś blisko akademików najlepiej. Pytanie brzmi, czy na przykład może przy tej głównej drodze stołówki by nie zrobić. Albo z wejściem odbocznej, ale przy głównej. Albo może stołówka jakoś tutaj? No nie, stołówka tutaj byłaby chyba ciasna raczej. Tu by się nie zmieściła, ale może tu byłoby fajnie, jakby stołówka była. Tu byłoby super, jakby ta stołówka się nam zmieściła, więc może jakąś ścieżkę, bo chyba z tego co kojarzę, przy ścieżkach też da się takie rzeczy stawiać. Przepraszam, więc może ja to tu jakoś spróbuję jeszcze zmieścić, tylko to by trzeba było zrobić chyba jakoś tak. No zobaczmy, czy to by się jakoś tu zmieściło? Zmieściłoby się chyba, co? Taka stołóweczka. Jedyne to ona by się tak zmieściła, jakbyśmy ją sobie jakoś tu pod nas obrócili. Poczekajcie. Obróćmy to tak, ale bez przyciągania, bo tu mi wszystko przyciąga. Spróbujmy to jakoś tak ustawić. Jakby to tutaj wyglądało. No dobra, okej, to może tutaj stać. Tylko, że na pewno bardziej to trzeba ze sobą wszystko zsunąć. To drzewko, no nie wiem, no ono tak rośnie na tym, no ale co ja mam z wami zrobić? No jakąś trawę tu mam wam zasadzić? Może tak. Tylko, że ja nie mam anarchii do tego.
No dobra, zostawmy to drzewo. To drzewo nie jest na razie aż takie ważne. Ścieżkę betonową bym tu po prostu poprowadził, żeby nie kombinować. Ścieżka betonowa. Bez tam żadnych przyciągań, poproszę. Po prostu zwykłe przeprowadzenie ścieżki. Z podejściem tutaj i potem z jakimś podejściem, na przykład tędy do tej drogi. Coś takiego poproszę. I wtedy to powinno jakoś tu działać. I można jeszcze ewentualnie podejść dalej. Niech to sobie idzie tam. Chociaż to teraz, to skrzyżowanie zbyt pięknie teraz nie wygląda. Aczkolwiek może zaraz się uda jeszcze je jakoś naprawić. Chociaż tutaj jest bardzo ciasno już. Ale. Czy my się tutaj coś da nam radę zrobić? Może to byśmy trochę wycofali. A tutaj, tu już chyba nic nie zrobimy. A wyrównanie jakieś? Dobra, może niech to tak zostanie. W sumie, dobra, niech to będzie takie betonowe, trudno. Niech to już tak wygląda. Nie wszystko musi wyglądać idealnie od razu. Tu zaraz zrobimy jakiś park. Park zaraz tutaj zrobimy. I może teraz się tym zajmę. Czyli zrobimy sobie taką ścieżkę. Już bym tu zrobił żwirowe ścieżki, żeby też trochę było takiego, wiecie, naturalnego klimatu właśnie. Coś takiego z taką na przykład ścieżką byśmy zrobili. I potem jeszcze jakąś na przykład wydeptaną w tę stronę. No i parę jakichś drzewek. Może jakiś kamień. Może nie kamień, akurat nie. Może drzewka trochę. I może jakiś taki na przykład trochę roślin palmowych. Może niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na przykład siedem. Coś takiego, plus jeszcze na przykład taka ósma tutaj by była. Potem jakieś może takie jeszcze zwykłe drzewka. Właśnie tak trochę bardziej, wiecie, drzewiasto, żeby też było trochę więcej drzew. O, gdzie ty jedziesz? Aha, on gdzieś tam sobie. Czemu ty tu zawracasz, chłopie? To on na rondzie nie jest w stanie zawrócić. Aha, bo może mu każą. Dobra, na razie niech on tędy jedzie. Może i tak docelowo tu będzie wjeżdżał pod ten uniwerek, żeby kogoś zabrać. Zobaczymy. Na razie nie będziesz, aczkolwiek na razie już i tak wjeżdża, więc trudno. Okej, trochę więcej takich, myślę, drzewek właśnie tu będzie pasowało całkiem. Czy to wygląda ładnie? Takie drzewa wchodzące w siebie? Może nie. Wybuszmy może to, wybuszmy może to. I poprawmy to trochę, czyli postawmy tak, tak. I na przykład tak, o. Coś takiego. No i teraz jeszcze jakieś małe krzaczki by się przydały, czyli takie naprawdę mini, mini. Tylko może coś bardziej takiego. Co to by było? Takie kępa wysokiej trawy? No nie, to wygląda brzydko. Młoda lipa. O, taki różanecznik. Niech będzie właśnie dla odmiany takiego trochę, takiej trochę koloru różowego. Teraz niech tu jeszcze rośnie. Właśnie, żeby to był taki mocno kolorowy, w sensie kolorowy. Kolorowy jak kolorowy, po prostu żeby to był park. Taki, wiecie. Zrobiony po prostu taki bardzo krzewiasty, że tak krzew na krzewie rośnie, można powiedzieć. O, ładnie to tam wygląda. A jeszcze teraz by trzeba było coś tutaj, ewentualnie tam i tu. O, coś takiego. To już i tak pięknie wygląda, właśnie takie wypełnione tą całkowicie właściwie tymi wszystkimi krzaczkami. Jeszcze tutaj mi czegoś brakuje, i jeszcze tu i tu. No i podobnie zrobimy może jakoś tutaj teraz, czyli po prostu wypełnimy to tak na maksa, żeby to po prostu wyglądało jak najpiękniej. Czyli po prostu wstawimy tego jak najwięcej, żeby to po prostu wyglądało jak takie, wiecie, wypełnione różnymi krzaczkami przestrzeń, żeby tu nie było żadnej wolnej przestrzeni. Po prostu jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej takiej przestrzeni, żeby to jak najpiękniej tutaj wszystko wyglądało. Ja bym sobie jeszcze może to delikatnie wszystko poprzesuwał. Czyli co, coś takiego, potem coś takiego, no nie. Coś takiego, coś takiego, coś takiego, jeszcze coś tutaj. Tutaj wsuniemy. Dobra, niech będzie. A w tej okolicy może coś innego? Takie kwitnące. O! Takie rzeczy może. One mi co prawda trochę zasłonią to, aczkolwiek myślę, że takie mogą też być właśnie, takie różowe. Wtedy tych palm można by się stąd pozbyć zasadniczo. I może jeszcze byśmy na przykład taką jakąś wschodnią topolę amerykańską wstawili. O! Niech będzie. Tu właśnie takie bardziej drzewiaste tereny. Okej, fajnie to wygląda, podoba mi się. Więc myślę, że tak to może być w tej okolicy. Zostawmy. No teraz tutaj jeszcze. Ej, tu myślę podobnie, takie na przykład ze dwa te kwiatki plus jeszcze te różowe, które właśnie tak trochę się z tym może zleją. Chociaż to są raczej fioletowe te drzewka, a te krzeczki są różowe. Jeżeli mi się kolory nie mylą, to tak może być. Tutaj jeszcze i tutaj na przykład coś takiego. Potem coś w tej okolicy, chyba że w tej okolicy, nie wiem, jakiś kamień dla odmiany. Może niech będzie kamień po prostu. Tam dalej nie będę ozdabiał jeszcze. Teraz idźmy jeszcze sobie tutaj. Ale w tym centrum to może bym jednak jakiś tutaj park wstawił. Co? Park z drzewami jest za duży. To park dla psów mógłby stać.
Chyba tylko nie do końca jednak tak. Ale zaraz go jakoś tutaj przeniesiemy delikatnie i może stać. Dobra, niech on sobie jednak nawet stoi. A my po prostu zaraz tu jakieś ścieżki jeszcze porobimy. Ewentualnie nie będziemy robić ścieżek, tylko po prostu wypełnimy to jeszcze drzewkami może. Tylko może na przykład tym modem trochę. Czemu to jest kamień na środku? Weź ten kamień, na przykład niech stoi sobie tu, jak już musi stać. Więc niech teraz tutaj będzie może coś takiego jeszcze i niech będą tu na przykład może takie drzewo kwitnące. Jakieś pojedyncze. Niech tu właśnie coś takiego ciekawego trochę powstawiane będzie. A tam, gdzie już się nie da takim pędzlem, to ja mogę jeszcze sam po prostu wstawić taki wiecznie zielony dąb. O, niech na przykład porastają trochę ten kamień, fajnie, wtedy to tak będzie właśnie wyglądało bardziej naturalnie. Więc, że ten kamień jest już, wiecie, tak bardzo porośnięty, można powiedzieć. I jeszcze na przykład tutaj, o, coś takiego i coś na przykład takiego. Proszę bardzo. Tutaj to ja bym może jednak jakieś bardziej wybudował tereny jeszcze mieszkalne. Czemu tu mam kratek? Nie mam, no dobra, trudno, tu nie mam kratek, aczkolwiek jeszcze w tej okolicy jakieś krateczki mam. Więc może akurat tu by się coś jeszcze zmieściło, tylko że muszę zwiększyć zapotrzebowanie sobie tym modem, wiadomo. No ale to już trudno. To tak zawsze przy odpalaniu musi być, niestety. W ogóle czemu oni się w takiej ilości wyprowadzają? Są korki jakieś w tym mieście, czy co? 42%. No tam dalej nie jest dobrze. Aha, bo widzę, że się wszystko to zakorkowało, a to się zakorkowało wszystko, ponieważ co? Ponieważ ten węzeł się zakorkował, a oni stoją, ponieważ ci się zakorkowali, a ci się zakorkowali, ponieważ co? Jezu, całe to wszystko tutaj stoi. Przez co? Przepraszam, bo nie rozumiem. Tutaj ci stoją, bo ci, a ci stoją, bo ci próbują tutaj, ci próbują tu, ci próbują tu, aha, ci próbują się wbić na rondo i widzę, że z tym mają problem. Może jednak dwa pasy na lądzie by się przydały. Może to by lekko rozwiązało problem, bo coś widzę, że chyba nie za bardzo to działa. I tu jednak pewne zasady bym ustawił, czyli z tego pasa proszę wjeżdżać na ten na razie tylko, a stąd proszę jechać tutaj lub tutaj, żeby się nie blokować. Czy tam dalej mamy jakiś węzeł? No tak niezbyt, więc ja sobie zrobię może tak. Stąd proszę też wjeżdżać, jeżeli ktoś ma potrzebę na ten... Stąd proszę wjeżdżać też na ten pas. I wtedy stąd będziecie sobie jechali tutaj lub tutaj, a stąd najwyżej się zjedziecie. Trudno, to będą takie nietypowe zasady. Aczkolwiek mi zależy na tym, żeby oni w miarę tutaj jednak działali, żeby to trochę szybciej mogło iść. I może ja bym wam tutaj ustawił też wjazd na zablokowane, bo tak to my się chyba nie dogadamy. Proszę wjeżdżać mi na zablokowane i tyle. I przed jeszcze, w związku z tym, że tu macie straszny problem z tym wjazdem, ja wam trochę ten zjazd może odchylę. Wtedy ty nie masz połączenia, super, to tą bramę delikatnie się przesunie i ona będzie na przykład nad tym przejściem, o. Proszę bardzo, coś takiego. Czy my tu mamy jeszcze jakieś znaki? Ja jej też pozwolę sobie usunąć i tyle. Niech oni w tym jednym przypadku się do znaków nie stosują, a niech szybciej wjeżdżają, bo w przeciwnym wypadku to my tutaj na długo nie zobaczymy spokoju. A mi na spokoju teraz bardzo zależy, więc... Dobra, więc to powinno pomóc, bo ruch powinien trochę ruszyć, więc wróćmy teraz do naszej... tej części miasta i teraz tak, co my tutaj wstawimy? Aha, tu widzę, że się już coś buduje, więc fajnie. Aczkolwiek ja bym chciał, żeby coś jeszcze się tu budowało, potem tutaj, potem mogłoby jeszcze tutaj, w tej okolicy. A tu może jakiś budynek taki unikatowy, tylko co, takie coś to jest za duże. Ja bym tu musiał mieć coś takiego, sklep wielobranżowy, też dosyć duże, a kino na przykład. Kino trochę bardziej, ale może coś takiego bardziej... Co to jest w ogóle? Teatr, no teatr też nie, londyńskie oko tym bardziej. To jest widać, że duże, a to zimowy rynek, no nie, bez przesady, zimowego rynku to ja tu nie będę wstawiał. Platforma startowa Chirp X, no nie, to jest trochę duże już wszystko. Miasteczko ruchu drogowego, o, to byłoby fajne gdzieś tutaj, o, w tej okolicy nauk humanistycznych, to zaraz postawimy gdzieś. Aż my tu nie mamy czegoś takiego ciekawego trochę. O, takiej statuły zakupów, no trochę duże to jest, a to, o, co by było tu idealne, myślę. Super, taki właśnie budynek, tylko żeby trzeba było go pewnie znowu zsunąć, że tak powiem, z tym wszystkim, czyli z tą stroną i tą stroną. Tak go sobie delikatnie zsuniemy, to delikatnie wychodzi, ale no już trudno. Ewentualnie delikatnie tą drogę bym przesunął, może lepiej nie, może niech to będzie tak i trudno, niech tutaj delikatnie coś wychodzi. Tylko halo, proszę mi się na tym nie budować już wtedy. To jakieś kratki trzeba wam chyba zabrać, bo się wybudujecie i będzie problem. A wy się tu budować nie macie, więc to mamy. No i teraz pytanie brzmi, czy tu może jakieś krzaki posadzimy? No myślę, że przydałoby się.
Może takie małe na przykład, tu po prostu w oku. O. Coś takiego, coś takiego, coś takiego i teraz jeszcze w drugą stronę. A tutaj, tu może takie duże krzewy na przykład. Może niech będą dwa takie na przykład, a tutaj co się wybuduje, tu jeszcze jakiś blok powstanie, więc tego nie będę ozdabiać. Tu jeszcze można by było na przykład może coś takiego dla odmiany, o, różowego wstawić, potem jakieś takie na przykład jeszcze i na przykład, nie, może będzie za dużo, więc zostawmy tak. I najwyżej wstawmy jeszcze między tym wszystkim jakieś na przykład małe krzaczki, plus jeszcze jakąś na przykład ścieżkę, ale ścieżkę to na przykład bliżej tego, tak po prostej po prostu. O, dobra, i tam co się miało wyburzyć, to się wyburzyło, a ciebie bym poprosił, żebyś się trochę przesunął. Ok, więc coś takiego jak najbardziej tu może być, więc mamy tu bardzo zielony teren. No ale jeszcze coś by się tutaj przydało kiedyś, aczkolwiek z tym to może poczekamy, bo tu mamy w ogóle takie zejście, więc tu by się raczej już nic nie chciało budować, więc myślę, że po prostu w tej okolicy to by trzeba było tym pędzelkiem do drzewek przejechać i trochę ten obszar tak naturalnie bardzo zazielenić, o. I niech to właśnie będzie taki obszar po prostu naturalnie zielony i tyle. Niech to będzie takie coś troszkę innego. I co jeszcze coś tutaj byśmy stawiali? Tu bym chciał to miasteczko ruchu drogowego jeszcze gdzieś wstawić, bo to było całkiem fajne. Więc to miasteczko ruchu drogowego można by było, myślę, że nawet jakoś tutaj, o. To byłoby fajne, przy czym to stoi przy klubie teatralnym, myślę, że jak najbardziej to by było ok. Więc takie rzeczy sobie też możemy tu wstawić. Ten gdzie autobus gdzie jedzie? On tu zawraca? No tak, bo on tutaj dziwnym trafem musi zawrócić, żeby tam przejechać. Może tu jest coś źle ustawione. Ja to może poprawię tutaj, bo to jest pewnie tak ustawione. No właśnie, więc wy stąd możecie jechać prosto i w prawo i wtedy może on po prostu będzie kursować. Zrozumie, że może tędy. Liczmy na to, że zrozumie, że po tego pomyśli, że może jednak prosto. Nie wiem, bo on tu jedzie pod spód potem. No dobra, może pomyśli, może jeszcze tam jakiś autobus musi jednym przejechać, czy coś takiego. Nie wnikam. Nie wnikam, nie jest to dla mnie w tym momencie bardzo ważne. Ja bym jeszcze jednak chciał, żebyś ty może jechał jakoś tędy, chłopie. Chociaż nie wiem, jakbyś miał gdziekolwiek stanąć. Chodziłoby mi o to, żebyś nie zawijał się tamtędy. Dobra, ale tego chyba na razie nie osiągnę, więc jeździ i tak i tyle. Dobra, pytanie brzmi, czy jeszcze coś tutaj wstawimy. Na przykład taką fontannę. Chociaż fontannę już mamy, nie, tego nie będziemy stawiać. Klub artystyczny, no mamy klub teatralny, więc może tu klub artystyczny postawimy, o. Tylko, że ten klub to może nie tak w tę stronę, tylko postawimy go bardziej w tę stronę, o. Niech on stoi bardziej tak. I jeszcze, tu może jakąś sekcję dyplomów, nie, to jest olbrzymie, pomnik osiągnięć, to też jest olbrzymie, więc może tutaj pomnik osiągnięć, a tutaj dla odmiany niech powstaną sklepiki, żeby też gdzie mieli ci studenci się zaopatrzyć. I tu może na tym krzywym, chociaż nie, bo tu jest za ciasno. Tutaj mogą, ale tam już niech lepiej nie powstają te sklepy, więc tutaj jak najbardziej myślę, że sklepiki będą wskazane. Dobra, słuchajcie, myślę, że dzisiaj będziemy sobie ten odcineczek kończyć, więc co? No, powstał nam tutaj taki zalążek takiej strefy humanistycznej. Fajnie to wygląda, mi się właśnie podoba, taka pełna zabudowa tutaj. Tutaj też fajnie to wygląda całkiem. Tu widzę, że się jeszcze coś wybudowało, więc parę tylko zostało tych krzaczków. No ale okej, to co zostało wygląda całkiem fajnie, potem może jeszcze coś tu będziemy budować, zobaczymy, żeby też to wyglądało dosyć ciekawie. Tutaj jeszcze mamy trochę pustej przestrzeni, więc to wszystko będzie trzeba kiedyś ozdobić, myślę. Wiadomo, też nie wszędzie się stawia nie wiadomo ile tych krzaków, żeby to też tak nie wyglądało wszędzie jednolicie, czasami się stawia tego trochę mniej. W następnym odcinku, bo tu miał być pierwotnie parking, więc w następnym odcinku może gdzieś tutaj wybudujemy sobie jakiś taki większy parking. No a za dzisiejszy bardzo serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia, cześć i pa pa!